Jakiś czas temu pomyślałem, że fajnie byłoby przebiec w półmaratonie. Dlatego znalazłem gdzieś w internecie plan treningowy i zacząłem się do niego przygotowywać. Dziś do półmaratonu zostało już niecałe 5 dni, a ja zabiorę Was na moje ostatnie treningi przed biegiem. Tak mniej więcej wygląda mój plan treningowy. Ja sobie go trochę zmodyfikowałem, także w ostatnim tygodniu biegnę we wtorek, w czwartek. Mam piątek, sobotę przed biegiem wolną. Jest czwartkowy wieczór, za mną już ostatni trening przed startem. Rano jadę do Warszawy, a teraz przede mną chwila odpoczynku i zaraz kładę się spać. Jestem już w samochodzie, pogoda jest słaba, pada deszcz, ale ruszamy w drogę. Jestem w drodze, żeby odebrać pakiet startowy do biegu. Zaraz zobaczymy, jak on wygląda. Cały pakiet dostałem w takim gustownym worku i zaraz zobaczymy, co jest w środku. Mamy chustę wielofunkcyjną, pocztówkę z maratonu w Porto, kartę rabatową, magazyn biegania, kupon rabatowy do Saturna, kopertę z chipem, worek na depozyt, rękawki, informator, izotonik i koszulkę. No i to jest właściwie cały pakiet startowy. Jest niedzielny poranek, właśnie idę na autobus, no to lecimy trochę pobiegać. Gdzieś tam włożonym. O, jest, jest! 3 małe banki i 4 telefony komórkowe. Pełna łączność z bazą. Właśnie dokonałem czegoś, co wydawało się dla mnie niemożliwe. Przebiegłem półmaraton warszawski. A co do samego biegu, to chyba nigdy nie widziałem tyle pozytywnych, uśmiechniętych i cieszących się z życia osób, zarówno biegaczy, jak i dopingujących w jednym miejscu.